Ambasador, w pierwszej kolejności chciałam Pani bardzo uprzejmie podziękować, że zaakceptowała Pani nasze zaproszenie i zdecydowała się Pani, by wziąć udział w naszym projekcie z Przewodnikiem przez Świat. Mam nadzieję, że obejrzenie dzisiejszego spotkania pozwoli naszym widzom lepiej zrozumieć, jak wygląda dyplomacja, przede wszystkim dyplomacja w Afryce, ale także życie codzienne w Afryce poniekąd i te relacje polsko-afrykańskie. Dziękuję bardzo, to ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że będę mogła uczestniczyć w Państwa programie i bardzo chętnie podzielę się moją wiedzą i moim doświadczeniem. Dobrze, bardzo dziękuję. Pani ambasador, jako że Afryka jest kontynentem zdecydowanie odmiennym od Europy, niesamowicie zróżnicowanym pod względem etnicznym, kulturowym, językowym, kontynentem szybkich przemian demograficznych, technologicznych, ale także miejscem, gdzie występuje wiele chorób nieznanych nam tutaj w Europie, chciałabym Panią zapytać, jakie są największe wyzwania związane z dyplomacją w Afryce i jak wygląda praca na placówce w Senegalu? Przede wszystkim chciałam zacząć od tego, że bardzo często my właśnie mówimy o relacjach polsko-afrykańskich i trzeba pamiętać o tym, że Afryka to jest, tak jak Pani powiedziała, wielki kontynent, bardzo zróżnicowany. W związku z tym nawet trudno jest mówić w kategoriach regionalnych, tak? Region Afryki Wschodniej, region Afryki Zachodniej, region Afryki Centralnej, bo w zasadzie państwa naprawdę różnią się bardzo i kulturowo, i językowo, tak samo jak w Europie. To jest tygiel języków, kultur i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym czasami my z europejskiej perspektywy patrzymy na Afrykę, jakby to był jeden kraj. To nie jest jeden kraj, to jest wiele krajów i bardzo zróżnicowane. Więc to pierwsza uwaga. Jeśli chodzi o polską dyplomację tutaj w krajach afrykańskich, to ja jestem ambasadorem akredytowanym w sumie na 8 krajów. Głównym moim krajem akredytacji jest Senegal, bo tutaj się mieści nasza ambasada. Ale oprócz tego w mojej akredytacji są takie kraje jak Mali, Burkina Faso, Gwinea, Gwinea Konakry, czy inaczej Republika Gwinei, Gwinea-Bissau, Gambia, Wyspy Zielonego Przylądka, Wybrzeże Kości Słoniowej. Więc wszystkie policzyłam, chyba wszystkie. Więc krajów jest dużo. Polska w Afryce subsaharyjskiej ma niewiele placówek. W Afryce Zachodniej mamy tylko Dakar i Abudżę. Mamy troszeczkę więcej placówek w Afryce Wschodniej. Staramy się jakoś pokryć ten kontynent, no ale jak powiedziałam, zakres terytorialny placówki jest dość duży. Więc przede wszystkim wyzwaniem jest to, że wiele krajów musimy śledzić sytuację polityczną i utrzymywać relacje z wieloma krajami. To w dobie teraz COVID-u wcale nie jest takie proste, bo nie można jeździć, nie można podróżować, więc te relacje są troszeczkę ograniczone. No, niemniej jednak, a są one bardzo ważne, tak? Dlatego że właśnie jednym z głównych wyzwań, które stoją moim zdaniem przed naszą dyplomacją, to jest takie wzajemne zachęcenie Polaków i Afrykańczyków do poznania się. Bo jednym z naszych głównych priorytetów w Afryce jest stymulowanie relacji gospodarczych. Bo tak jak Pani wspomniała, kontynent afrykański jest kontynentem bardzo perspektywicznym, bardzo szybko się rozwijającym, z dużym wzrostem gospodarczym. Oczywiście no, teraz mamy COVID i tak, to ta sytuacja się niestety zmieniła, ale jeszcze na początku tego roku takie kraje na przykład jak Senegal w zeszłym roku miały 6% wzrostu gospodarczego. Niektóre, nie wiem, Etiopia 11 bodajże. W związku z tym no, to są takie wskaźniki ekonomiczne, o których w Europie moglibyśmy tylko marzyć. Więc jest to kraj perspektywiczny, jest to kontynent perspektywiczny, przede wszystkim młody, ponieważ demografia tutaj bardzo dużą gra rolę, w związku z tym też kontynent bardzo dużych perspektyw. Więc te relacje gospodarcze to jest nasz główny priorytet. Ale żeby je nawiązywać, to tak jak powiedziałam, to trzeba, żeby ludzie się poznali. Tak? Rzeczywiście nasza wiedza w Polsce o Afryce jest stosunkowo
no niewielka, czasami bardzo stereotypowa, więc moim zadaniem jest to, żeby przybliżyć te kraje mojej akredytacji polskiemu społeczeństwu, polskim biznesmenom, ale też w drugą stronę, żeby Polskę przybliżyć tutejszym mieszkańcom krajów afrykańskich, w których działamy. Bo to wzajemne poznanie jest bardzo ważne, a Polska też nie jest tak dobrze znana i zresztą podobnie jak inne kraje Europy Środkowej. Region tutaj Afryki Zachodniej to jest głównie była Afryka, były kolonie francuskie, w związku z tym w sposób naturalny relacje, które są najbardziej intensywne, są z Francją, ale też z innymi krajami raczej południa Europy. No, a ta Europa Środkowa jest stosunkowo mało znana, chociaż oczywiście teraz ostatnio przez osiągnięcia sportowe, Robert Lewandowski, ponieważ piłka nożna jest bardzo, bardzo popularna, więc na pewno jest jakimś tam naszym dobrym ambasadorem. Natomiast rzeczywiście staramy się Polskę też przybliżyć. Więc relacje gospodarcze, kwestie właśnie kulturowe, które tutaj też mają znaczenie, dlatego że też inaczej się tu troszeczkę prowadzi biznes i tutaj kultura, to są kraje muzułmańskie w większości, w związku z tym jest po prostu troszeczkę inaczej, więc to staramy się zbliżyć. No i oczywiście dużym wyzwaniem też tutaj w tym regionie, bo to jest też częściowo kraje mojej akredytacji, to są kraje Sahelu, takie jak Mali, Burkina Faso, Senegal też, to są kwestie bezpieczeństwa. Polska była zaangażowana i we wspieranie tutaj bezpieczeństwa w regionie. Jeszcze mieliśmy tutaj swoich szkoleniowców w Mali. Teraz też są jakieś, myślę, że rozważania, ponieważ kraje naszego regionu się, między innymi Czechy, też zaangażowały tutaj w Sahel. Więc kto wie, może i my tutaj jakoś powrócimy, bo są to bardzo istotne kwestie z punktu widzenia w ogóle bezpieczeństwa Europy. Tak? Bezpieczeństwo Sahelu ma jednak bezpośredni wpływ też na bezpieczeństwo naszych europejskich granic południowych. Ale jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, w związku z tym jest to też kwestia naszego bezpieczeństwa. Więc powiedziałabym, głównie gospodarka, kwestie bezpieczeństwa, kwestie kulturowe to są takie trzy elementy. Oczywiście bardzo do tego dodam też pomoc rozwojową, współpracę rozwojową, ponieważ Senegal jest krajem, który jest jednym z krajów priorytetowych w ramach programu wieloletniego Polskiej Pomocy Rozwojowej. Ten program już się kończy w zasadzie w tym roku, bo to jest program do 2020 roku. No ale mamy nadzieję, że tak jakby uda nam się utrzymać też tę dynamikę, jeśli chodzi o współpracę rozwojową. Realizujemy tutaj sporo projektów i to jest też bardzo ważny element naszej współpracy. Dobrze, dziękuję bardzo. A Pani ambasador, czy wyjazd do takiej placówki, można powiedzieć zdecydowanie bardziej egzotycznej w porównaniu z placówkami europejskimi, jest poprzedzony jakimś specjalistycznym przygotowaniem? Jeśli tak, to jak długo trwa takie przygotowanie, na czym ono polega? No tak, przygotowania są oczywiście. Organizuje Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Są to przygotowania, każdy ambasador musi przejść takie szkolenie przed wyjazdem, niezależnie od tego, w jaki region świata się udaje. Ale oczywiście, jeśli chodzi o kraje afrykańskie, to częścią tego szkolenia jest też takie szkolenie, nazwijmy to merytoryczne. No, dla mnie może ono było trochę, może nie powiem, że mniej istotne, ale może nie musiałam tak dogłębnie, tak dużo czasu na nie poświęcić, ponieważ byłam wcześniej wicedyrektorem Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu odpowiedzialnym za Afrykę Subsaharyjską, ale normalnie takie szkolenie też ambasadorowie odbywają w departamencie odpowiedzialnym za dany region, więc mają szansę się zapoznać w ogóle z problematyką dogłębnie regionu i kraju, do którego jadą. Więc to jest bardzo ważny element. No plus oczywiście są takie, szkolenia, które są dla wszystkich, też jest protokołu dyplomatycznego. Bardzo ważnym też szkoleniem z punktu widzenia jednak tych krajów, w których
no, sytuacja bezpieczeństwa, szczególnie na takich krajach, na przykład Mali czy Burkina Faso, tak, gdzie jest duże zagrożenie terrorystyczne, w związku z tym tutaj szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, tak, które też są prowadzone dla ambasadorów i no, bardzo cenne. Dobrze, dziękuję. A pani ambasador, w internecie można znaleźć wzmianki o zamknięciu części ambasad Rzeczpospolitej Polskiej w 2008 roku. Część z nich, przykładowo ta w Demokratycznej Republice Konga, do dnia dzisiejszego pozostaje zamknięta. Czy mogłaby pani powiedzieć, co było przyczyną zamknięcia placówki w Senegalu w roku 2008, a co zadecydowało o jej ponownym otwarciu w roku 2016? Wie pani, mi jest trudno o tym mówić, co decydowało o zamknięciu, bo to nie ja te decyzje podejmowałam. No, wtedy były jakieś uzasadnienia wczesnego kierownictwa resortu. Wolałabym się na ten temat nie wypowiadać, bo naprawdę trudno mi jest powiedzieć. Trzeba by było zapytać tych, którzy tę decyzję podejmowali. Natomiast rzeczywiście mogę bardziej powiedzieć, co się przyczyniło do otwarcia tej ambasady w 2016. Nasze działania jakby zmierzające ku otworzeniu ambasady w zasadzie to się zaczęły w 2014 roku już, a nawet w końcówka 2013. W 2014 miałam tutaj okazję też przyjechać właśnie jako wicedyrektor, między innymi do regionu, żeby troszeczkę zobaczyć, jak sytuacja wygląda. I zobaczyliśmy, że są naprawdę duże możliwości współpracy gospodarczej, że przede wszystkim ze strony na przykład Senegalu było bardzo duże też zainteresowanie współpracą z Polską. Tego dowodem było otworzenie ambasady Senegalu w Warszawie i to Senegalczycy otworzyli pierwsi ambasadę w Warszawie, też ambasadę, która jest akredytowana na Ukrainę. To było w 2015 roku, a w 2016 otworzyliśmy tutaj ponownie ambasadę w Dakarze. Więc przede wszystkim właśnie ten no, duży potencjał taki gospodarczy, ale też chęć ze strony i takie zaproszenie silne ze strony Senegalczyków, ale też ten element jakby polityczny, to znaczy to jest nasza jedyna placówka w francuskojęzycznej Afryce Subsaharyjskiej, która daje nam taką możliwość obserwowania sytuacji i jakby ich współpracy no właśnie z całą grupą krajów, w tym krajami sahelskimi, w tym z takimi krajami jak Mali czy właśnie Burkina Faso. Polska wtedy ubiegała się już o miejsce niestałe w Radzie Bezpieczeństwa, więc też no, posiadanie placówki, która tutaj ma kontakty na miejscu, było niezwykle ważne też z punktu widzenia naszego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa, więc myślę, że to były takie elementy, które przeważyły, ale nie ukrywam, że rzeczywiście ten aspekt współpracy gospodarczej był bardzo ważny. Dobrze, dziękuję. W mediach bardzo często słyszy się o wszelkiego rodzaju pomocy płynącej do Afryki, czy to materialnej, czy przykładowo wsparciu medycznym. Tutaj na pewno trzeba wspomnieć polskie organizacje, takie jak Leczymy z Misją, czy Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Czy Polska jako państwo aktywnie uczestniczy w działaniach pomocowych w Afryce? Czy może pani podać przykłady projektów pomagających osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju na kontynencie afrykańskim? Tak, oczywiście. W zasadzie można powiedzieć, że zrównoważone cele rozwojowe to stanowią bazę każdego w sumie projektu, który my tutaj realizujemy. I w sumie z tego, co pamiętam z takich projektów, które tu są realizowane, to w zasadzie każdy z tych projektów realizuje tak naprawdę kilka celów rozwojowych. Jest jakiś jeden główny, ale przy okazji jeszcze realizujemy jakieś inne. Więc no, głównie to jest w dziedzinie zdrowia, czyli ten SDG 3, tak? Zdrowie dla wszystkich. I tutaj robimy akurat projekty i z polskimi NGO-sami, i z lokalnymi partnerami. Jeśli chodzi o polskie organizacje pozarządowe, to duży projekt i bardzo, bardzo ciekawy w dziedzinie właśnie zdrowia matki i dziecka. Tutaj u nas prowadzi Polska Misja Medyczna. To jest projekt taki dwuletni, w którym jest to projekt w Centrum Niedożywiania Dzieci Niedożywionych, gdzie oczywiście były jakieś tam inwestycje w infrastrukturę, ale bardzo ciekawym elementem tego projektu jest to,
że Polska zaoferowała takie szkolenia dla personelu medycznego, znaczy dla matek, przede wszystkim dla matek, ale też i dla personelu medycznego, dla położnych, w jaki sposób zdrowo i niedrogo, bo też musimy pamiętać o tym, że tutaj no, ludność ma ubogie dochody, tak? W jaki sposób z lokalnych produktów mamy mogą odżywiać dzieci, które odstawiły od piersi, bo okazało się, że problemem jest to, że dzieci zostawały odstawione od piersi, to mamy nie umiały tych dzieci, że dawały im do jedzenia to, co dorosłym i bardzo często dzieci miały biegunkę i tak dalej, w związku z tym były często niedożywione, a nie dlatego tak naprawdę, że nie jadły. I to jest taki dwuletni projekt, bardzo ciekawy, bardzo szeroko zakrojony. Elementem tego projektu było nawet wydanie publikacji, której nie przygotowałam się, nie mam jej ze sobą, bo bym pokazała właśnie z przepisami. Przepisami z lokalnych produktów, jak przygotowywać pożywienie dla małych dzieci. Więc to na przykład taki projekt. Wspieramy też sieć przychodni, to są przychodnie katolickie. Wspieramy je tutaj w dobie COVID też poprzez, no to było na początku roku, tak jak tutaj wybuchła epidemia, poprzez zakup takiego sprzętu dla ochrony dla personelu medycznego, środków czystości, maseczek itd., itd. Realizujemy też w tym roku bardzo ciekawy projekt, to jest projekt jakby tak zwany projekt placówki realizowany z lokalną organizacją. To są badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy, ponieważ jest to też dość duży problem tutaj. W związku z tym znowu mamy zdrowie, ale mamy też kobiety, ale też mamy edukację, dlatego że trochę, no bo taką edukację jakby już personelu medycznego, bo też personel medyczny będzie się kształcił w kierunku tego, jak te badania robić. Więc również bardzo ciekawy projekt, którego jestem bardzo zadowolona, bo to też ma ten element kobiecy. Dla mnie dużo staram się robić też tutaj dla kobiet, samo będąc kobietą. No i projekty z dziedziny edukacji, od w zasadzie szkoły podstawowej poprzez, w zeszłym roku mieliśmy fantastyczny projekt, uważam, dla Centrum Dzieci z Niepełnosprawnością, niepełnosprawnościami psychicznymi, dziećmi z trisomią i tak dalej, więc też bardzo ciekawy projekt. W tym roku mamy też projekt, to jest może mniej projekt edukacyjny, ale trochę też dla dzieci ulicy. Tutaj jest, no niestety jest takie zjawisko i taki dość duży problem właśnie dzieci, które są wysyłane też na ulicę w celu żebrania, tak? I tutaj oferujemy też pomoc psychologiczną dla tych dzieci. Więc to jest też taki no, zdrowotny, ale tam jest też element, wiadomo, na edukację, jakiejś psychoedukacji potem tych dzieci. Więc głównie to. I trzeci to mamy przedsiębiorczość kobiet. To jest w tym roku też robimy jeden projekt związany z przedsiębiorczością kobiet. W zeszłym roku też takie projekty robiliśmy. Więc podsumowując, na pewno ze SDGs-ów zdrowie, edukacja. O, nie wspomniałam jeszcze bardzo ciekawe, mamy w tym roku też projekt związany z ochroną klimatu. Tak można tak powiedzieć. To jest taki trochę projekt, tak, bardzo też ciekawy, bo związany jest z oczyszczaniem miasta, ale też z oczyszczaniem terenów, które są zalewane w wyniku braku odpowiedniej sieci kanalizacyjnej. Jest też jakby oczyszczanie tej sieci kanalizacyjnej, więc to jest takie, no też z tego pogranicza jakby środowisko, klimat. Więc, no tak jak powiedziałam, kilka SDGs-ów w każdym projekcie w zasadzie kilka z tych celów rozwojowych realizujemy.
Oczywiście projekty, o których Pani mówi, brzmią niesamowicie. Nie spodziewałam się, że będzie ich aż tak dużo i bardzo żałuję, że nie mówi się o nich powszechnie, przykładowo w mediach, żeby więcej osób się o nich dowiedziało, być może zaangażowało. A tutaj mam jeszcze takie pytanie, czy te projekty głównie realizowane są w Senegalu, czy stara się Pani na przykład wdrażać je porówno we wszystkich krajach? To znaczy nie wdrażamy, nie mamy niestety na tyle środków, żeby ich wdrażać we wszystkich krajach, bo tak jak mówiłam, akredytacja jest w 8, ale ja sobie tak postanowiłam, że każdego roku w jednym kraju dodatkowej akredytacji będziemy się starali zrobić jakiś projekt. W zeszłym roku robiliśmy projekt też dziedziny zdrowia na Wyspach Zielonego Przylądka, w tym roku robimy projekt edukacyjny w Gambii. No zobaczymy, co będzie w przyszłym roku i gdzie. To w zależności też trochę od tego, jakie mamy kontakty, czy też się do nas partnerzy lokalni zwracają. Czasami sami mamy jakiś, że tak powiem, pomysł, który nam się zrodzi w wyniku jakichś rozmów. Więc mam nadzieję, że w przyszłym roku też nam się uda zrealizować jakiś projekt w kraju dodatkowej akredytacji. Dobrze. Czy rozumiem, że na stronie ambasady można śledzić Można śledzić na stronie ambasady, można śledzić na naszym Twitterze ambasadzkim, mamy Twittera, ja też mam swoje konto twitterowe, więc na tym można też śledzić, ale też nasze informacje o naszych projektach znajdują się na stronie i Polskiej Pomocy, i na Twitterze Polskiej Pomocy. W związku z tym zachęcamy. W zeszłym roku nakręciliśmy całkiem fajny filmik, który podsumowywał, który można znaleźć moim zdaniem jeszcze nadal na stronie ambasady i wydaje mi się, że na stronie Polskiej Pomocy. Na pewno można gdzieś go znaleźć, jakby patrząc na nasze tweety z zeszłego roku. Film, który podsumowuje nasze projekty ubiegłoroczne, gdzie się wypowiadają też beneficjenci, więc zachęcam do obejrzenia. To super. Na pewno się zapoznam. Dziękuję, a teraz tak trochę z innej strony. Z wielu publikacji opisujących relacje państw podejmujących współpracę z państwami afrykańskimi zdecydowanie wybrzmiewa postulat, by traktować te państwa nie jak biedniejszego brata, któremu należy pomóc, a właśnie coraz częściej wdrażać relacje partnerskie i budować silną współpracę z tymi krajami. I chciałam się tutaj zapytać, jak wygląda budowa relacji partnerskich pod kątem biznesowym, pod kątem gospodarczym między Polską a Senegalem, a nawet szerzej Afryką i jakie Pani stawia przed sobą priorytety w tym zakresie? Tak, rzeczywiście. Przede wszystkim właśnie to jest zmiana taka mentalnościowa. Myślę, że po naszej stronie, tak, że rzeczywiście Afrykańczycy oczekują takiego podejścia partnerskiego, tak? To znaczy my już nie chcemy takiej pomocy, tak? My tylko chcielibyśmy, żebyście z nami robili biznes, tak? My tutaj mamy jakąś dla Was ofertę i rzeczywiście kraje tutaj, szczególnie Senegal, stara się przyciągnąć jak najbardziej inwestycje poprzez różne zwolnienia podatkowe i różne takie regulacje gospodarcze sprzyjające inwestowaniu, tak? Bo to, co ich interesuje, to są bezpośrednie inwestycje zagraniczne. To jest to, do czego my też chcemy zachęcić polski biznes. No nie jest to proste, dlatego że, tak jak powiedziałam, stosunkowo wiedza o Afryce w Polsce nie jest taka duża, ale są też firmy, które sobie naprawdę nieźle tu radzą. Dużo na razie w dziedzinie bardziej handlu niż inwestycji. Ale jeżeli ktoś się rzeczywiście odważy, to myślę, że z tego co wiem, ci partnerzy biznesowi, którzy są na razie obecni tutaj na rynku afrykańskim, są bardzo zadowoleni z tej współpracy z Senegalem. Więc rzeczywiście to jest jakby kwestia tam mentalności, czy troszeczkę zmiany podejścia. To jest jedno. Tak jak powiedziałam na początku, moim zdaniem niezwykle ważne jest budowanie tych relacji partnerskich, międzyludzkich, czyli poznanie się, tak? To jest jakby taka podstawa, to jest taka podstawa tych relacji biznesowych. To, co my robimy, i ambasada, i obecne tutaj zagraniczne biuro handlowe, to staramy się na przykład organizować, zapraszać przede wszystkim biznesmenów tutaj z takimi misjami gospodarczymi. No w tym roku COVID nas naprawdę bardzo tutaj wstrzymał, ale w zeszłym roku taka misja gospodarcza była w Senegalu.
nawet nie jedna. Informujemy o warunkach, jakie tu są ekonomicznych, jak how to do business, jak to się mówi in Senegal i tak dalej, uregulowania prawne. No i też nasi partnerzy tutejsi, senegalscy od strony rządowej, bo oni też mają taką swoją na przykład agencję APIC, tak, promocji inwestycji, pokazują to, co Senegal ma do zaoferowania, więc to jest jakiś tam jeden element. W tym roku robimy to wirtualnie. Nawet za kilka dni też będę miała taką wideokonferencję z jednym z sektorów, z dziedziny rolnictwa i przetwórstwa, tak, żeby też troszeczkę właśnie o Senegalu opowiedzieć. Więc to jest, w taki sposób staramy się działać, tak. Ale oprócz tego jakieś indywidualne też wizyty. Czasami po prostu biznesmeni się do nas zgłaszają tutaj, że chcieliby, nie wiem, są zainteresowani współpracą z Polską i rzeczywiście takich poważnych tutejszych biznesmenów też wysyłamy i na targi, na przykład poznańskie, tam, nie wiem, budowlane czy jakieś meblarskie, bo rzeczywiście no, coraz więcej jednak tutaj informacji dociera o tym, jakie są mocne strony polskiej gospodarki. I zresztą też zagraniczne biuro handlowe, oni mają dość dobry newsletter, w którym na przykład informują o tym, co Polska ma do zainteresowania, w związku z tym mają, nie wiem, chyba 4000 odbiorców już, w związku z tym w taki sposób ludzie się dowiadują i też przychodzą do nas z prośbą o pomoc, żebyśmy ich tam ukierunkowali, więc takie, to jest taka misterna praca, takie trochę tkanie, tak, takich niteczek czasami. No ale powoli wydaje mi się, że są jakieś jej efekty, więc działamy tutaj wspólnie. Drugie biuro handlowe jest w Abidżanie. To jest niestety tam 2 godziny samolotem od nas, no ale też tam biuro jakoś też działa. Mam nadzieję, że teraz akurat Wybrzeże Kości Słoniowej jest na cały miesiąc, na 3 tygodnie przed wyborami prezydenckimi, więc sytuacja jest troszeczkę politycznie gorąca, więc myślę, że od tej strony biznesowej trzeba będzie się chwileczkę trzymać, się zobaczyć, co jaka będzie sytuacja powyborcza, czy będzie spokojnie. Jeśli tak, no to też jest to kraj, którym warto na pewno, o którym warto się zainteresować od strony biznesowej z dużym potencjałem. Dobrze. Oczywiście trzymam kciuki. Jest to niesamowita szansa dla obu stron. Taki rozwój współpracy na pewno może przynieść wiele korzyści w przyszłości. Pani ambasador, kolejne pytanie. Jako że żyjemy w czasie pandemii, chcielibyśmy również zapytać, jak obecnie wygląda sytuacja pandemiczna w Afryce Zachodniej? Czy wprowadzono zdecydowane ograniczenia? Czy młodzież chodzi do szkoły? I jak COVID wpłynął na życie codzienne mieszkańców tej części świata? No tak, myślę, że tak jak wszędzie, tak, to był dla wszystkich taki szok i myślę, że na wiosnę wszyscy byliśmy tutaj, nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Ale muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o Senegal, to rząd podjął w zasadzie od początku bardzo zdecydowane kroki i można powiedzieć, że zadziałały wszystkie procedury, czy bardzo szybko te procedury, jak może powiedzieć, powstały. I Senegal sobie dość dobrze z COVID-em poradził. Na początku w ogóle to było coś takie unikalne, wydaje mi się, na skalę światową. Wszystkie osoby, które były zdiagnozowane pozytywnie, a nie wymagały hospitalizacji, były umieszczane w hotelach po prostu na te 2 tygodnie tej izolacji. W związku z tym no, rząd, państwo wzięło na siebie bardzo duży ciężar też finansowy. W Dakarze praktycznie prawie wszystkie hotele były, że tak powiem, przez rząd zarekwirowane do tych celów i żeby po prostu jakby zapobiec rozprzestrzenianiu się tej epidemii. No dlatego, że jak zapewne państwo wiedzą, no, w Afryce jest w miastach szczególnie dość duże zaludnienie. Rodziny są wielodzietne, wielopokoleniowe, w związku z tym zorganizowanie takiej izolacji w domu czasem jest bardzo, bardzo trudne, a w zasadzie niemożliwe. W związku z tym stąd te osoby były brane, izolacje przechodziły w miejscach odosobnienia, między innymi w hotelach, bo też były inne miejsca, tam
wyliczone specjalnie, nawet takie, taki hangar gdzieś na lotnisku i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście w miarę jak tych przypadków było więcej, no to było to trochę trudne potem do utrzymania, ale przez wiele miesięcy, w zasadzie chyba od kwietnia aż prawie do końca czerwca, tak mi się wydaje, to funkcjonowało. Teraz już zaleca się taką samoizolację, no plus osoby, które wymagają hospitalizacji, są hospitalizowane. W Dakarze są w zasadzie trzy centra, jeśli chodzi o testowanie. Jest Instytut Pastera, plus taki senegalski Instytut Walki z Chorobami Tropikalnymi i on ma też dwa jakby oddziały. Więc wykonywane jest około 1000, ponad 1000 testów dziennie, co może oczywiście przy skali europejskiej nie jest tak dużo, no ale jednak na skalę afrykańską nie jest też mało. I w ostatnich tygodniach w zasadzie obserwujemy bardzo pozytywną tendencję spadkową. Ponieważ gdzieś w lipcu, w połowie lipca z takiej próby około tam 1200 przypadków, ponad 200 było pozytywnych, a teraz z podobnej próby pozytywnych jest około 30. W związku z tym rzeczywiście sytuacja się, można powiedzieć, poprawiła. Jakie inne środki wprowadzono? No to oczywiście noszenie maseczek w transporcie, w pomieszczeniach takich zamkniętych, w sklepach, w centrach handlowych. I żeby no, ludzie nie lekceważyli, no to niestety dość spore mandaty zostały ustalone i w pierwszy weekend pamiętam, że no dość tutaj wojsko i policja te mandaty rozdawała i w zasadzie potem już nikt nie chciał tych mandatów dostawać, w związku z tym wszyscy rzeczywiście starają się nosić maseczki. I muszę powiedzieć, że naprawdę jest to przestrzegane. Ja w zeszłym tygodniu właśnie weszłam do sklepu i po prostu zapomniałam wziąć ze sobą maseczki, wyszłam z samochodu i nie zostałam wpuszczona do sklepu, wrzuciłam się do samochodu po maseczkę, więc rzeczywiście przestrzegane jest to noszenie maseczek. Więc to od strony jakby zdrowotnej, tak? Oczywiście Senegal też otrzymał dużo wsparcia od strony ze wspólnoty międzynarodowej, jeśli chodzi o te kwestie zdrowotne. Z strony Stanów Zjednoczonych w pewnym momencie nawet oni tutaj Senegalczykom udostępnili taki, rozłożyli szpital wojskowy w jednej z miejscowości, gdzie była dość duża ilość przypadków i tak dalej, i tak dalej. Też Unia Europejska, więc sporo tej pomocy tutaj doszło. Natomiast w całym kraju, bo mówiłam o tych laboratoriach, bo rzeczywiście Dakaru są też takie mobilne laboratoria z dodatkowych chyba 5 miastach, tak, żeby też ludzie mogli się testować, no, poza Dakarem, oczywiście poza stolicą. I to jest ten aspekt zdrowotny, to jakby to jest jedna sprawa, tak, oczywiście tak jak wszędzie były na początku problemy z respiratorami i tak dalej, no teraz już jakby też zostały one zakupione i no, ten element zdrowotny, można powiedzieć, że dość dobrze sobie Senegal z tym poradził. Zresztą nawet chyba ze 3 tygodnie temu w USA Today był taki artykuł, gdzie Senegal jest wymieniony razem z Nową Zelandią chyba i z Singapurem jako jeden z krajów, który sobie najlepiej poradził z COVID. Natomiast jest bardzo ważny aspekt, o którym się jakby może trochę mniej teraz mówi, ale jest niezwykle istotny i mi się wydaje, że dla Afryki to będzie taki dominujący, to są te kwestie ekonomiczne. To znaczy jak bardzo COVID wpłynął na spowolnienie gospodarki, jak bardzo no, utrudnił handel i tak dalej, i tak dalej. I to jest poważny problem, tym bardziej, że niestety, tak, ale taka jest rzeczywistość afrykańska, w wielu krajach Afryki większość gospodarki to jest gospodarka w sektorze nieformalnym. W związku z tym w Senegalu akurat rząd też zorganizował pomoc dla sektora nieformalnego. To znaczy, no tacy ludzie, bo sektor formalny jest stosunkowo niewielki, tak? Więc jakby no, rząd sobie zdawał sprawę z tego, że jeżeli pomoc dotrze tylko do tych zarejestrowanych przedsiębiorstw, tak? No to tak naprawdę większość ludzi zostanie pozbawiona tej pomocy. Większość takich drobnych przedsiębiorców, powiedzmy sobie typu nawet no, sprzedawców ulicznych czy pań, które prowadzą, które mają na bazarze sprzedają owoce czy ryby, tak?
Więc też zorganizowano pomoc, była ona dostępna też dla tego sektora nieformalnego. Natomiast myślę, że jeszcze nam przyjdzie poczekać na to, na ocenę tych skutków ekonomicznych, ale myślę, że one mogą być no dość poważne tutaj dla Afryki. Tego się tutaj obawiamy tak naprawdę najbardziej, bo widać, że jakby zdrowotnie, wbrew temu, co nam się wydawało, tak, że Afryka będzie największą ofiarą COVID-a w sumie zdrowotnej, to się nie sprawdziło. Tak, lekarze się zastanawiają, dlaczego, no, są różne hipotezy. Natomiast od strony ekonomicznej to rzeczywiście może być to dość trudna sytuacja. Na razie część krajów afrykańskich podpisała moratorium na spłatę długu, ponieważ no wiele tych krajów ma zaciągnięte różne kredyty, no, w celu, prawda, rozwojowych, też głównie na infrastrukturę i tak dalej, więc na razie moratorium do końca roku. Podpisany z Klubem Paryskim, między innymi Senegal to podpisał, nie wszystkie kraje afrykańskie. No i zobaczymy, co będzie dalej. Idealnie chcieliby, aby ten dług został anulowany, ale czy tak się stanie, nie wiadomo. Oczywiście cieszę się, że jeśli chodzi o tą sytuację zdrowotną, to Senegal sobie tak dobrze radzi. Mam nadzieję, że również i sytuacja ekonomiczna w dłuższej perspektywie się ustabilizuje. O kontynencie afrykańskim w mediach często pojawiają się również wzmianki w kontekście rozwoju praw człowieka. Zdecydowanie kontynent ten ma jeszcze wiele do nadrobienia, jak chodzi o to zagadnienie. Z jakimi największymi problemami z dziedziny praw człowieka borykają się według Pani aktualnie mieszkańcy Afryki Zachodniej i jaka jest według Pani perspektywa ich rozwiązania? Tak, to prawda, że tutaj na kontynencie afrykańskim, no, prawa człowieka są jakimś tam jeszcze nadal wyzwaniem, ale ja chciałabym zacząć od takiej pozytywnej nuty, zanim przejdę do tych problemów, ponieważ to też jest taka wiedza, której jest bardzo mało w Polsce, mianowicie, tutaj mówię o Senegalu głównie, jest to kraj dużej tolerancji. Jest to kraj muzułmański w większości, ponad 90% muzułmanów, około 5% chrześcijan, gdzie te dwie religie w sposób bardzo pokojowy ze sobą współistnieją w dużym poszanowaniu wzajemnym. Tak? Zdarzają się często też małżeństwa mieszane muzułmańsko-chrześcijańskie. Jest to jakby tradycja Senegalu i nie stanowi to jakiegoś tabu. W zasadzie sobie chyba nie ma rodziny senegalskiej, której nie byłoby takich małżeństw, tak? Gdzie dzieci potem też są wychowywane w dwóch religiach, chłopcy najczęściej jako muzułmanie, dziewczynki na przykład jako katoliczki, więc to jest bardzo ważny element też taki, który wpływa na stabilizację i fakt, że Senegal jest krajem w sumie dość bezpiecznym i stabilnym. Więc to jest ten element właśnie tolerancji religijnej, a także element tego, że kraj, w którym jest, nie wiem, kilka grup etnicznych, które ze sobą też żyją w zgodzie. I też małżeństwa między tymi różnymi grupami etnicznymi są na porządku dziennym. Trudno tutaj podsycać jakieś właśnie międzyplemienne. Więc w sumie mogę powiedzieć, że Senegal jest krajem dość dużej tolerancji i religijnej właśnie, i tej między, i tej etnicznej. Jest to kraj, w którym takim bardzo często się mówi, że to jest kraj, francuskie takie słowo métissage, czyli taki mieszanki rasowej, tak? Bo od wielu wieków tutaj jakby było to wymieszanie ras też z tymi, z Europejczykami, którzy tutaj przyjeżdżali, tak? Więc tu jest też dość spora była populacja mulatów. Więc jakby to taki szerszy kontekst dałam, zanim powiem o tych wyzwaniach dotyczących praw człowieka. Więc oczywiście te wyzwania są. Jednym z głównych, moim zdaniem, takim moim odczuciu, to są prawa dzieci, prawa kobiet. Wspomniałem już o problemie dzieci ulicy.
I to w Senegalu, ale nie tylko w Senegalu, też w krajach ościennych, Gwinea, Gambia, to jest spory problem. Są to dzieci, które są oddawane do takich szkółek koranicznych, które nazywają Dara, pod opiekę takiego nauczyciela Koranu. I niestety często, oczywiście jakby w idealnym świecie, no to nie ma w tym nic złego, tak? To znaczy, no dzieci mają się tam nauczyć tego Koranu, oprócz tego potem powinny mieć taką normalną edukację, prawda, szkolną, oprócz tej religijnej. I nie byłoby w tym może nic złego, gdyby nie fakt, że w wielu tych darach dochodzi do wielu nadużyć. Dzieci są wykorzystywane, też wykorzystywane i seksualnie, ale też do żebrania. Żyją w bardzo ciężkich warunkach, nie mają dostępu do jakiejś no, do podstawowej higieny, często są bite. W zeszłym roku była tutaj taka duża sprawa w Senegalu, gdzie okazało się, że dzieci w takiej szkółce koranicznej były zakute po prostu w dyby, no tak jak ze średniowieczu. Więc to jest spory problem. Tutaj no, rząd stara się z tym rzeczywiście walczyć, ale jest to kwestia delikatna o tyle, że oczywiście no, nie można jakby zabronić tej edukacji religijnej w kraju muzułmańskim, gdzie rzeczywiście no, ludzie się też buntują, no bo chcą wysyłać te dzieci, szczególnie ludzie z biedniejszych rodzin. Poza tym jest to też kwestia taka, że jakby tak kulturowo rodzice uważają, że dzieci powinny przejść przez taką, żeby się zahartować życiowo, tak? I że w sumie nawet rodzice uważają, że nie widzą na przykład w karach cielesnych nic złego, tak? Bo to kształtuje niby charakter dziecka. No my mamy troszeczkę inną wizję dziecka, jeszcze taką jakby wynikającą z tego, co mówił Korczak, taką korczakowską. Polska przecież też jest inicjatorem konwencji praw dziecka, więc u nas zupełnie inaczej mówi się o dziecku. Dziecko się traktuje jako podmiotowo, tak, osobę, która też ma prawo wyrażać. No tutaj jest troszeczkę swoje poglądy i tak dalej. Tutaj jest troszeczkę jeszcze nie jesteśmy tu, tak? To znaczy część społeczeństwa oczywiście się z tym zgadza, no ale część rodziców uważa trochę bardziej dzieci, że to jest moja własność i tak nie traktuję tych dzieci tak podmiotowo. Więc to jakby, no to jest sprawa trudna, tak? Ale też właśnie jest sporo organizacji pozarządowych, które działają na tym polu, ale też i rząd senegalski jest Ministerstwo do Spraw Rodziny, Kobiet, które stara się jakby działać na tym polu poprzez też kampanie edukacyjne, tak? No ale poprzez też jakieś tam centra, w których takie dzieci, które rzeczywiście cierpiały w takich darach, są gdzieś tam umieszczane, potem z powrotem reintegrowane do rodzin. No sytuacje są różne, to jest na pewno bardzo, bardzo trudne i to jest taki problem, który ja to widzę jako jeden z podstawowych. No i też nadal prawa kobiet. Prawa kobiet też w kontekście okaleczania kobiet, tak? To, co się kryje za angielskim słowem FGM, czyli po polsku obrzezanie czy wyrzezanie kobiet. Jest to taka barbarzyńska praktyka, która niestety w Afryce, w całej de facto Afryce jest nadal obecna i w Afryce Zachodniej, i w Afryce Wschodniej. Nie jest to wbrew pozorom, wbrew temu, co pewne osoby uważają, nie jest to związane z religią, tak, w jakiś sposób muzułmańską. To jest praktyka też, która jest praktykowana w społeczeństwach animistycznych. W Senegalu jest ona oficjalnie zabroniona, niemniej jednak są regiony, w których blisko 70% dziewczynek poniżej 13 roku życia jest poddawanych tej praktyce. I to, co dla mnie jest najtragiczniejsze, to jest to, że to kobiety robią kobietom, że to babki robią swoim wnuczkom, matki swoim córkom. I UNICEF parę lat temu przeprowadził w Senegalu takie badanie, które wskazywało i wywiady z rodzicami. Na przykład to było uderzające, to było to, że na przykład wielu ojców mówiło, że no, oni to w sumie by nie chcieli, żeby córki były poddawane, bo wiedzą, że to jest bardzo jakby taka krwawa praktyka i potem może się to też jakby na zdrowiu
odbić, ale na przykład odpowiedź by tak, ale myślałam, że to moją żonę uszczęśliwi, że moja żona tego chce, tak? W związku z tym no to też było takim szokiem, prawda, że to jednak kobiety tutaj odgrywają dużą rolę w tym. W związku z tym to, co tutaj się robi, no to stara się uświadamiać o negatywnych skutkach dla zdrowia, dla psychiki dziewcząt, ale dla zdrowia, tak? Potem dla macierzyństwa i tak dalej, i tak dalej. Prowadzone są takie kampanie. W oparciu też o takie tutaj istniejące w społeczeństwie tradycyjne, na przykład takie, w Senegalu się nazywają badziangor, to są takie cioteczki, które są takimi paniami z pewnym już doświadczeniem życiowym, które też właśnie uświadamiają inne kobiety w różnych sprawach, ale między innymi też zdrowotnych. My też działamy między innymi z taką siecią badziangor odnośnie tych prewencji raka szyjki macicy. W związku z tym no takie rzeczy się tutaj też, w które my się też jako Polska angażujemy jako ambasada. Więc powiedziałabym prawa dziecka, prawa kobiet, też prawa osób niepełnosprawnych, tak? Dlatego, że tutaj troszeczkę też jakby tak społecznie dzieci niepełnosprawne, szczególnie jakby z jakimś deficytem mentalnym, a później takim rozwojowym, no te dzieci były na przykład chowane, tak? To znaczy, nie wiem, w domu nie żyły, nie miały na przykład jakichś tam centrów edukacyjnych, tak? Jak powiedziałam, w zeszłym roku robiliśmy taki projekt, który jest z organizacją miejscową ASEDEM, która ma prowadzić dwa takie centra, jedno w Dakarze, drugie w Saint-Louis, gdzie rodzice mogą chociażby dzieci oddać na parę godzin. Te dzieci mają tam różne zajęcia, uczą się też nawet takich prostych rzeczy, typu nie wiem, szycie, czy gotowanie, żeby potem mogły zostać zintegrowane jakoś społecznie, żeby mogły iść do pracy. Więc to jest też jakiś problem, ale też niepełnosprawność taka fizyczna, dlatego że nadal my w Europie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy te wszystkie podjazdy, windy i tak dalej. Tutaj tego nie ma. Tak naprawdę osoba niepełnosprawna ma ogromne problemy w poruszaniu się. Ogromne. Bo po prostu nie są przystosowane ani urzędy inne do tego, czy nawet są bardzo wysokie chodniki, tak? Więc to jest problem i tutaj te osoby niepełnosprawne rzeczywiście to powoduje, że one są skazane na to, że są cały czas w domu, tak? I są bardzo zależne od innych, od rodziny. Natomiast pozytywem jest to, że rzeczywiście rodzina tutaj, tak jak w Polsce, bardzo jakby wspiera, to znaczy i osoby starsze, i takie, które potrzebują opieki, to mają wsparcie w rodzinie, to znaczy jest bardzo, bardzo źle postrzegane, jeżeli na przykład osoba starsza była pozostawiona bez opieki i tak dalej, więc tutaj jakby ta rodzina jest taką jest bardzo wspierająca. Czy może warto jeszcze powiedzieć tutaj dwa słowa o prawach człowieka w krajach, które w krajach objętych konfliktami, takimi jak Mali. I to jest, bo tak jak mówię, na Senegal, który notabene jest członkiem Rady Praw Człowieka, w zeszłym roku był przewodniczącym nawet Rady Praw Człowieka, więc tutaj przestrzeganie praw człowieka, powiedzmy sobie, w porównaniu z krajami innymi regiony jest w miarę no dobre, oprócz tego, co wymieniłam. Natomiast jeśli chodzi o takie kraje jak Mali, no to ta sytuacja jest dużo gorsza, bo tam na przykład jest problem z dostępem do edukacji, ze względu też na no i brak struktur państwa, ale też te działania grup terrorystycznych, tak? Dzieci są pozbawione dostępu absolutnie do nawet do podstawowej edukacji. Poza tym no, są takie poważniejsze naruszenia praw człowieka, takie jak ataki na ludność cywilną, tak? Więc tutaj już mamy do czynienia zupełnie z innym fenomenem tych łamania praw człowieka. No i to jest duży problem. Plus trzecie, na przykład pozasądowe egzekucje. I to samo dotyczy też na przykład Burkina Faso. Więc te kraje, które są niestety krajami z konfliktu, tak, gdzie jest duże zagrożenie terrorystyczne, no to też tam są łamane prawa człowieka już w znacznie poważniejszym stopniu.
No jeszcze jakimś tam elementem też, o którym należałoby wspomnieć, żeby tutaj już nie ulegać takiemu fałszywemu obrazowi, że jest tak dobrze, no bo nie jest też, no to są kwestie związane tam z, no z takimi przemianami demokratycznymi, tak, no są kraje, które, w których te procesy wyborcze, cały proces przedwyborczy, no czasami jest dość krwawy, tak, i też zdarzają się powyborcze jakieś zamieszki, tak. Nie chcę tutaj wymieniać krajów, ale mogą sobie Państwo sprawdzić, w których to krajach teraz na przykład będą wybory prezydenckie. No i tutaj na społeczność międzynarodowa z dużym zaniepokojeniem, tak, patrzymy na to, jaki będzie rozwój sytuacji, no bo też czasami na przykład protesty opozycji są krwawo tłumione, więc no to trzeba powiedzieć, że też jest to jakaś tam bolączka w regionie. Dobrze, dziękuję. Z tego, co słyszymy, faktycznie jeszcze jest wiele do zrobienia w zakresie praw człowieka, natomiast cieszę się, tak jak Pani wspomniała, że ta świadomość rośnie, że działania międzynarodowe są podejmowane, by właśnie te negatywne skutki jakoś zmniejszać. To już było moje ostatnie pytanie, w związku z czym chciałam Pani jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za tą niezwykle ciekawą rozmowę. Ja osobiście bardzo dużo się dowiedziałam i na pewno czuję się zainspirowana, żeby dalej pogłębiać naszą wiedzę. Mam nadzieję, że już za kilka lat będzie można rozmawiać o tym, jak Afryka jeszcze bardziej się rozwinęła, jak wiele problemów zostało pokonanych i jakie nowe perspektywy się pojawią. To ja bardzo dziękuję i chciałabym zachęcić szczególnie wszystkich studentów, którzy się interesują sprawami międzynarodowymi, do pogłębiania swojej wiedzy i do obierania specjalizacji, jeśli chodzi o Afrykę, bo mamy bardzo mało ekspertów, którzy znają się na Afryce. To znaczy mamy trochę od takich spraw antropologicznych, języków, to tak, ale mamy bardzo mało, którzy mają wiedzę na temat właśnie współczesnej Afryki, relacji politycznych, relacji gospodarczych, więc zachęcam Państwa, którzy studiujecie, do pisania, do czytania, do pisania prac magisterskich, doktoratów. My tutaj staramy się też nawiązać, o tym nie powiedziałam, współpracę naukową. Są tutaj uczelnie, które są zainteresowane wymianą i studentką, i naukową. Mam nadzieję, że nam się tam jakiś jeden czy dwa kontakty udało nawiązać ostatnio, ale zachęcam bardzo też do kontaktu i z ambasadą. My też możemy zawsze wskazać i coś pomóc. To jest pasjonujący kontynent. Afryka Zachodnia jest też moim zdaniem wyjątkowa i bardzo ciekawa, więc zachęcam do tego, żeby się zainteresować. Myślę, że na pewno znajdą się nowe osoby zainteresowane po obejrzeniu dzisiejszej rozmowy i jeszcze raz bardzo uprzejmie dziękuję. Dziękuję Pani bardzo.